W tym filmie mam coś wyjątkowego do przekazania. Przekażę Ci najlepsze możliwe sposoby na programowanie swojej podświadomości. Poważnie, najlepsze możliwe sposoby. I przy okazji przekażę Ci najlepszą możliwą technikę wizualizacji, jaką możesz użyć, żeby programować swoją podświadomość. Jak przekażę Ci to wszystko, to przeniesiemy to jeszcze na następny poziom. Podbijemy to razy 1000. Będzie fajnie. Będą fajne rzeczy w tym filmie. Przede wszystkim, dlaczego jest bardzo ważne nauczyć się programować swoją podświadomość i wiedzieć, jak się programuje nasza podświadomość. Dlaczego to jest ważne? Bo to, jak wygląda Twoje życie. Rozejrzyj się, popatrzcie na swoje życie. To, jak wygląda Twoje życie, zależy głównie od tego, jak jest zaprogramowana Twoja podświadomość. Dlaczego? Bo większość decyzji, które podejmujesz w ciągu dnia, podejmujesz je nieświadomie. Twoja podświadomość podejmuje je za Ciebie. Zdziwisz się, jak zaobserwujesz swój dzień i zobaczysz, ile rzeczy zrobiłeś totalnie nieświadomie. Ile małych, różnych rzeczy zrobiłeś nieświadomie. Nie wiedziałeś, dlaczego je robiłeś. Robiłeś je, bo zazwyczaj je robisz. Bo jesteś tak zaprogramowany. Ile myśli przyszło Ci do głowy? Nieświadomie, tak same Ci przyszły. Nie zdecydowałeś się myśleć o tych rzeczach, przyszły Ci same. Twój świadomy umysł jest ograniczony. Nie możesz ogarnąć i przetworzyć wszystkiego. Nawet jakbyś próbował, nie możesz. Tutaj wchodzi podświadomość. I pomaga Ci. Jak Ty rozmawiasz z pewną osobą, jesteś w stanie przetworzyć każde Twoje słowo i wiedzieć, dlaczego mówisz to słowo i dlaczego mówisz to zdanie w taki sposób i dlaczego mówisz tą rzecz w taki... Jesteś w stanie? Nie. Możesz się ścisnąć trochę i skontrolować to, jak powiesz pewne rzeczy, ale większość tego, co powiesz, jak posiedzisz godzinę z kimś, większość tych rzeczy, które powiesz, wyjdą nieświadomie. Ktoś Ci powie pewną rzecz i odpowiesz zgodnie z tym, co Ci przyjdzie do głowy w danym momencie. Nie przemyślisz tego, co powiedziałeś. Nie powiesz tyle sobie, poczekaj godzinę czasu i zastanowisz się i przemyślisz, jak odpowiedzieć, z jaką intencją, masz w ogóle, jaki efekt chcesz osiągnąć, dlaczego powiesz to zdanie w taki sposób, co dokładnie powiesz, przypomnisz sobie wszystkie sytuacje, jak odpowiadałeś i która z tych opcji jest najlepsza i... Po godzinie czasu odpowiesz tej osobie. Nie zrobisz tego tak. Ktoś powie Ci pewną rzecz, odpowiesz. Przemyślisz przez chwilę, trochę świadomości wchodzi, ale większość tych słów, które mówisz, wychodzą tak o. To kształtuje Twoje życie. W ciągu dnia robisz pewną rzecz, nie? Zajmujesz się czymś. Świadomie. Wiesz, dlaczego to robisz i robisz to. 5 minut robisz pewną rzecz świadomie, bo chcesz to zrobić ze specyficzną intencją. W ciągu 5 minut Twoja podświadomość podrzuciła Ci 20 myśli. Nie zdecydowałeś się myśleć o tych rzeczach. Podrzuciła Ci podświadomość. Taką myśl. Zgodnie z tym, jak jesteś zaprogramowany myśleć. I te myśli, które przychodzą Ci do głowy, powodują, że się czujesz w pewien sposób. Co powoduje później, że działasz zgodnie z tymi myślami. Zgodnie z tym, jak się czujesz. Wchodzisz do domu, nie? Ty myślisz o pewnych innych rzeczach, nie? Wchodzisz do domu, otwierasz drzwi, myślisz o tym, co zjesz dzisiaj, co zrobisz dzisiaj wieczorem. Jesteś zajęty, nie? Twoja podświadomość sprawia, że ściągasz kurtkę, kładziesz ją tam, gdzie zazwyczaj, tak jak jesteś zaprogramowany, ściągasz buty, kładziesz je tam, gdzie kładziesz je zazwyczaj. Idziesz w pewne miejsce i robisz pewną czynność, którą zazwyczaj robisz, bo jesteś tak zaprogramowany, a jednocześnie myślisz i rozwiązujesz jakieś problemy w swojej głowie. Co zrobię wieczorem? Czasami Twoja podświadomość, jak jest zaprogramowana w taki sposób, że Ty jesteś osobą, która doświadcza pewną ilość, pewną jakość frustracji w ciągu miesiąca, to Twoja podświadomość zaliczy tą frustrację i sprawi, że jak Ty jesteś zajęty czymś albo myślisz o czymś, to Twoja podświadomość sprawi, że weźmiesz telefon, będziesz szedł gdzieś i położysz w jakieś niestandardowe miejsce. Zrobiłeś to nieświadomie. Myślałeś o czymś innym. I później nie możesz znaleźć telefonu.
bo pożyłeś w niestandardowe miejsce i spędzasz 10 minut na frustracji, szukaniu tego telefonu i może się spóźnisz gdzieś, bo musisz zaliczyć pewną ilość frustracji, bo tak jesteś zaprogramowany, bo to jest twoja tożsamość. Wszystkie te różne małe rzeczy, które robimy cały czas nieświadomie, te słowa, które powiemy ludziom, to, że zajmujesz się czymś i twoje ciało wstaje i chwyta telefon i podrzuca ci ten telefon pod twarz. To się dzieje samo. Twoja podświadomość podrzuca ci telefon. Narzuca się. Mówi ci, ej, ty jesteś tą osobą, która będzie przeglądała teraz te maile i szukała te informacje i narzuca ci to. I robisz to totalnie nieświadomie. Wszystkie te małe rzeczy kształtują całe twoje życie. Większość twojego życia. Owszem, to, co zrobisz świadomie, jest ważne, ale ważniejsze są wszystkie te różne małe rzeczy. Ta większa ilość rzeczy i decyzji, które podejmujesz w ciągu dnia. To jest ważniejsze. Teraz, w jaki sposób się programuje podświadomość? Jak to się dzieje? Dlaczego jesteś zaprogramowany w taki sposób? Podświadomość się programuje poprzez doświadczenia, poprzez to, co widzisz, poprzez to, co zobaczysz, poprzez to, co zrobią ci ludzie, poprzez to, jak cię traktują ludzie, poprzez to, co ci się przytrafiło. Cały czas programuje się twoja podświadomość. Każda twoja decyzja, to, co robisz, programuje twoją podświadomość. Jeżeli robisz te same rzeczy, to wzmacniają się te programy, które są już zainstalowane i są mocniejsze. Cały czas programuje się twoja podświadomość poprzez to, co doświadczasz. Jak zaczniesz doświadczać więcej dostatku, nie? Albo ludzie nagle zaczną traktować cię lepiej. To zacznie się programować twoja podświadomość w taki sposób, że ty jesteś osobą, którą ludzie traktują lepiej. To, co zrobisz, zaprogramuje twoją podświadomość. Jak robisz pewną czynność cały czas, to staje się częścią twojej tożsamości. Twoja podświadomość mówi, a jestem tą osobą, która robi taką rzecz regularnie. Jeżeli pewien człowiek zdecydował się ćwiczyć pewnego dnia i zaczął ćwiczyć, na siłowni na przykład, nie? I ćwiczył przez rok, dwa, trzy, cztery, ćwiczył aktywnie, starał się, ćwiczył, utrzymywał tą dyscyplinę, to po jakimś czasie to się staje częścią tożsamości. I później nie ma znaczenia, czy jest kwarantanna, czy zamykałem siłownię, czy nie. To jest częścią tożsamości tej osoby, że ta osoba będzie ćwiczyła i ta osoba znajdzie sposób, żeby ćwiczyć, znajdzie sprzęt, znajdzie sposób. Może być ciężko, ale podświadomość tej osoby sprawi, że znajdzie się sposób na trening. Zrobi to tak. Nawet w trudnych okolicznościach znajdzie sposób, bo to jest częścią tożsamości tej osoby. To jest osoba, która ćwiczy, więc znajdzie sposób. To, jak działasz, to, co robisz, to, co doświadczasz, to, na co się patrzysz, to cały czas programuje twoją podświadomość. Twoja podświadomość zbiera cały czas informacje z otoczenia, wiedzę, to, co widzi, zbiera te informacje. Łączy je wszystkie ze sobą. Jestem tą osobą, która doświadczy taką ilość rozczarowania, taką ilość radości, taką ilość szczęścia. Tak mnie potraktują ludzie w takiej sytuacji, tak mnie potraktują ludzie w takiej sytuacji, tak się zachowam w takiej sytuacji. Zgodnie z tym, co widzi podświadomość, zgodnie z tym, co doświadcza, zbiera te informacje i kształtuje pewną tożsamość. I później twoja podświadomość, jak zostawisz się i nie będziesz skupiony, nie będziesz robił czegoś świadomie, to będzie odgrywała tą tożsamość. Będzie robiła to, co robi taka osoba z taką tożsamością. Co będzie przynosiło te same efekty. Jeżeli jesteś osobą, która doświadczy taką ilość szczęścia, to twoja podświadomość będzie sprawiała, że będziesz się zachowywał tak, żeby doświadczyć taką ilość szczęścia. Teraz. Jak wprowadzić nowe programy do tej podświadomości. Nowe, lepsze. Programy, które mówią, że jestem osobą, która doświadcza dostatek. Jestem osobą, która doświadcza miłość. Jestem osobą, która doświadcza radość. Jak wprowadzić nowe programy do podświadomości? Jak programować tą podświadomość? Jak to zrobić tak aktywnie? Bo jak zostawisz się tak i nie będziesz aktywnie programował swojej podświadomości, to świat będzie programował. Będą ludzie robili różne rzeczy i będziesz się doświadczał i będą wchodziły do podświadomości i będzie się kształtowała tożsamość, że takie rzeczy mi się przytrafiają. To się dzieje. Jestem tą osobą, która doświadcza takie rzeczy. I będzie się później to potwierdzało. Ważne jest, żebyśmy aktywnie
wprowadzali nowe programy do podświadomości, nowe doświadczenia. Jak to zrobić? Żeby programować swoją podświadomość aktywnie, żeby wprowadzać nowe programy do podświadomości, że jesteś osobą, która doświadcza dostatek na przykład, albo że jesteś osobą, która jest rozluźniona, zrelaksowana i czuje się fajnie, żeby wprowadzić takie programy, musisz, zapamiętaj to, musisz oswoić się z jednym specyficznym uczuciem. Jedno uczucie. To jest uczucie, to jest proste, skupienia. Ale wyjaśnię Ci, jakie dokładnie skupienie. Czy kiedykolwiek chciałeś się nauczyć grać na jakimś instrumencie muzycznym, albo spróbowałeś, albo położyłeś ręce na jakimś pianinie i próbowałeś coś zrobić, coś, co ktoś Ci pokazał i się skupiałeś, tu jeden palec, tu drugi i starasz się, ściskasz swój mózg, nie, że a teraz to i jesteś na takim napięciu trochę i tak próbujesz sprawić, że Ci to wyjdzie. To jest to uczucie. Teraz programujesz swoją podświadomość. To uczucie, oswój się z tym uczuciem, bo to uczucie będzie, jak będziesz chciał programować swoją podświadomość. Oswój się, zaprzyjaźnij się z tym uczuciem. To takie ściśnięcie i to takie skupienie, że muszę to, później to, później to. To programuje. Teraz programujesz swoją podświadomość. Później, jak będziesz programował, będziesz skupiony, to nauczysz się grać na przykład na pianinie trochę lepiej i będziesz wysyłał intencje i będą ci palce latały. Same. Będzie to w podświadomości. Nie będziesz przetwarzał każde kliknięcie, każdy przycisk w każdym momencie. Po prostu będzie samo. Bo będziesz w podświadomości. Ale żeby zaprogramować tą podświadomość, to musisz się ścisnąć i próbować. Jeżeli próbowałeś kiedyś wykonać jakiś trudny ruch w tańcu albo jakieś ćwiczenie, gdzie musisz swoje ciało ułożyć tak prawidłowo, ręce na dół, kolana ze sobą, plecy wyprostowane, ramiona w dół i musisz robić pewien ruch i utrzymywać tą pozycję. To jest trudne. Teraz programujesz swoją podświadomość. Z czasem nauczysz się tego ruchu i będziesz wysyłał intencję, że chcesz robić ten ruch i będzie twoja podświadomość odgrzewała to. To uczucie będzie. To uczucie ściśnięcia się. Teraz, jeżeli chcesz zaprogramować swoją podświadomość w taki sposób, że twoje życie wygląda lepiej, doświadczasz więcej dostatku, doświadczasz więcej przyjemności, żyje ci się lepiej, masz lepsze wibracje, czujesz się fajnie, jesteś bardziej uśmiechnięty, bardziej radosny. Jeżeli chcesz zaprogramować swoje życie bardziej, swoją podświadomość tak, że żyjesz w lepszy sposób, to będzie to samo uczucie, tylko że rozłożone w czasie. Będzie to takie, muszę teraz ten palec tu, ten palec tam, ten palec tu, ten palec tam i muszę to utrzymać i być skupiony. Tylko że to będzie rozłożone w czasem z decyzjami. Będzie związane z decyzjami w ciągu dnia. Czyli jeden palec tu. Zrobię tą medytację. Teraz muszę się skupić i iść do sklepu i kupić te rzeczy. Muszę zapamiętać to. Muszę się skupić i zapamiętać, żeby kupić te rzeczy, żeby mieć te zdrowe jedzenie w domu, żeby ugotować sobie zdrowe jedzenie. Muszę zapamiętać o tym. Muszę zapamiętać, żeby wziąć tą witaminę D. Zwłaszcza teraz, jak nie ma słońca. Muszę zapamiętać to. Później muszę zapamiętać i ścisnąć się, żeby poćwiczyć, żeby zająć się tą pracą, żeby zrobić to coś trochę trudnego, żeby być dumny bardziej. Muszę zrobić to, później to. To jest tak jak układanie tych palców. Jeden tu, drugi tam. Jesteś ściśnięty. To jest to takie uczucie skupienia, że musisz pamiętać w ciągu dnia, że muszę zaliczyć to, muszę zrobić to, muszę pamiętać. Muszę zrobić tą rzecz, żeby później ta osoba się nie frustrowała na mnie, żebym nie doświadczał tej frustracji, nie? Że ta osoba krzyczy na mnie. Przygotuję się wcześniej. Musisz to wszystko obliczać. Kłaść palce prawidłowo i utrzymywać to z takim ściśnięciem. To jest to samo uczucie. Teraz programujesz swój dzień inaczej. Swoją wibrację, swój stan. Zrobisz pewne rzeczy, które dzięki którymi ta osoba nie będzie krzyczała na ciebie, ta osoba nie będzie zdenerwowana na ciebie, nie będziesz później rozczarowany, nie będziesz czuł tego, będziesz się czuł zadowolony. Przygotujesz sobie coś przyjemnego, żeby doświadczyć później wieczorem ten moment, gdzie teraz jest przyjemny, ale lubię ten moment, ale jest mi dobrze.
mam teraz przygotowane to dobre jedzenie na przykład i obejrzę sobie ten film i to jest ten fajny moment i mogę być zrelaksowany i bez wyrzutów sumienia, bo zrobiłem wszystko to, co miałem do zrobienia. Musi się ścisnąć, żeby doszło do tego punktu, żebyś mógł doświadczyć coś takiego, że jesteś zadowolony, jest ci przyjemnie. Musisz utrzymać to skupienie i stracisz to wiele razy. Tak jak z grą na pianinie, nie? Będziesz próbował, a nie wyjdzie ci. Tak samo z tą rutyną, nie? Chcesz pomedytować, później poćwiczyć, później zrobić to, później zrobić to, później zrobić to, później popracować, później zrobić to coś trudnego, później zaliczyć te zdrowe jedzenie, żeby zaliczyć to. Będziesz musiał pamiętać, ale nie uda ci się. W pewnym momencie trochę stracisz skupienie, tak jak z tym pianinem, nie? Stracisz skupienie i nie wyjdzie ci, to tutaj stracisz skupienie i zapomnisz o tej rzeczy. Zapomnisz o witaminie D. Zapomnisz o tym, że musiałeś kupić te rzeczy, żeby mieć zdrowe jedzenie w domu. Bo czymś się zająłeś i zmartwiłeś się i zapomniałeś o tym. I tracisz tą rutynę. I później nie ma tych efektów. To jest okej. Okay. Czasami ludzie się mnie pytają, co zrobić, żeby utrzymać tą równowagę, bo wchodzę w ten stan, gdzie robię te rzeczy dobre i czuję się lepiej, mam więcej energii, jestem bardziej pozytywny i później tracę to. Później po prostu spadam. Tracę to skupienie i rozleniwiam się i siedzę cały dzień na telefonie, już nie mam energii. Stracę to. Nie szkodzi. Nie wyszło ci. Próbowałeś, ściskiwałeś się i nie wyszło ci. Od nowa, i od nowa, i od nowa, i od nowa. Chodzi o to, że jak tracisz tą pozytywność i tracisz tą fajną rutynę, wracasz znowu, układasz te palce znowu i starasz się, może tym razem wyjdzie na trochę dłużej i później na trochę dłużej. I w ciągu 3, 4, 5 miesiącach doświadczyłeś, przez to, że starałeś się cały czas, doświadczyłeś więcej pozytywności. I wchodzi to w twoją tożsamość, że o, twoja podświadomość programuje się tak, że a, jestem tą osobą, która w ciągu 6 miesięcy doświadcza taki poziom fajnych emocji, pozytywności, bo robiłeś, bo starałeś się i robiłeś te rzeczy, tą rutynę miałeś, ściskiwałeś się, podejmowałeś te dobre decyzje. W ciągu 6 miesięcy twoja podświadomość zaczyna być zaprogramowana w taki sposób, że jestem osobą, która doświadcza trochę wyższą ilość, większy poziom fajnej energii. Zaczyna się przyjmować. I coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Starasz się? Starasz się? Te palce tu, ten palec tam. Zrobię to, teraz pomentuję, teraz zrobię to. Teraz mi się nie chce, ale muszę się skupić i zrobić to. Stracisz to? Znowu. Stracisz to? Znowu. To nie jest tak, że wyjdzie ci od razu. Na tym polega rozwój. Stracisz to znowu i programujesz, i programujesz, i programujesz, i programujesz swoją podświadomość. I następnym razem dłużej utrzymasz tą pozytywność. I następnym razem będziesz pamiętał łatwiej o tej witaminie D, o tej medytacji, o tym ćwiczeniu, o tym, że musisz zrobić tą rzecz. Z czasem stanie się to wszystko częścią twojej tożsamości i będziesz tą osobą, która robi te rzeczy. I nawet jak będziesz się zapominał, to twoja podświadomość będzie cię prowadziła, będzie sprawiała, że zrobisz te rzeczy, żebyś doświadczył taką ilość radości, energii i szczęścia. Tak programujesz swoją podświadomość. Doświadczeniami. Robisz rzeczy tak, reżyserujesz wszystko tak, przygotowujesz wszystko tak, skupiasz się i odgrywasz te rzeczy, żeby doświadczyć to zadowolenie, żeby doświadczyć tą radość, żeby doświadczyć to, że nie ma problemu, bo przemyślałeś to wcześniej, bo byłeś skupiony, że zrobię te rzeczy, żeby nie było tego problemu później, bo zazwyczaj jest ten problem. To wymaga trochę skupienia, ale dzięki temu tym razem nie doświadczyłeś tego problemu, nie doświadczyłeś tej frustracji, nie doświadczyłeś tego i zmienia się twoja tożsamość. Teraz twoja podświadomość programuje się poprzez doświadczenia, poprzez to, co doświadczysz. Teraz możesz doświadczyć coś bez doświadczania tego. Tutaj wchodzą w grę wizualizacje. Jak zrobisz prawidłowo wizualizację, to twoja podświadomość będzie myślała, że to się stało. Będzie się to dołączało do tożsamości, że jestem osobą, która doświadcza taką rzecz. I z czasem będzie się przyjmowało.
Na tym polegają wizualizacje. Że programujesz swoją podświadomość. Że doświadczasz coś. W swoim umyśle. To jest takie programowanie podświadomości, takie metafizyczne powiedzmy. Nie robisz to wszystko w umyśle. Ale też musisz się ścisnąć. Żeby zrobić tą prawidłową, dobrą wizualizację, to musisz się skupić i utrzymać to. Tak jak ta gra na pianinie. Tak jak te rzeczy, które robisz, żeby utrzymać tą rutynę. Też musisz się tutaj skupić i utrzymać to wszystko. Tą wizję, którą masz, te uczucia, które odczujesz poprzez tą wizualizację, musisz to zrobić prawidłowo. Więc jak robić prawidłowo wizualizację? Jak? Dobra wizualizacja składa się z dwóch rzeczy. Wizja i uczucia. Można powiedzieć zmysły i uczucia. Zmysły i uczucia. Nie muszą być wszystkie zmysły, ale jak najwięcej, im więcej, tym lepiej. Dobra wizualizacja polega na tym, że widzisz w swoim umyśle, nie w swojej wyobraźni, widzisz coś tak, jakbyś to widział naprawdę. Jak ludzie sobie wizualizują, a czuję dostatek, to często wizualizują siebie tak z perspektywy, jakby oglądali jakiś film. Albo jestem z tą osobą i w umyśle jest taka wizja, że ty jesteś na zewnątrz, że patrzysz się na siebie i jesteś z tą osobą i to wygląda fajnie. Nie. Jeżeli chcesz zaprogramować swoją podświadomość w taki sposób, że twoja podświadomość myśli, że coś doświadczyłeś naprawdę, to musisz wizualizować sobie rzeczy tak, jakbyś je widział swoimi oczami. Z perspektywy pierwszej osoby. Z perspektywy twoich oczu. Na przykład, pamiętasz ten moment, gdzie zakochałeś się w pewnej osobie i patrzyłeś się na tą osobę i pocałowałeś tą osobę. W twojej pamięci. Nie? Jest to. Może jak przypominasz sobie to, to patrz na całokształt tego, że byłeś tam z tą osobą i to było fajne jak film. Jak naprawdę sobie przypomnisz to prawdziwe doświadczenie, to będziesz widział z perspektywy swoich oczu. Przypomnij sobie ten moment, gdzie patrzyłeś się na tą osobę i widziałeś tą twarz, te oczy tej osoby, to jak się uśmiechała, to jak się patrzyła na ciebie, to jakie światło było wokół tej osoby, takie zapachy czułeś, to jaka temperatura była. I te oczy, ta prawdziwość tej osoby, że się patrzy na ciebie z tym takim trochę wstydem, z tym takim uczuciem spieszenia się albo z takim napięciem. Tak przypomnij sobie to. To jest to doświadczenie. To jest prawdziwe doświadczenie. To doświadczyłeś. Nie doświadczyłeś filmu, tak jak sobie to pamiętasz. Doświadczyłeś to takie, że jest ta osoba przed tobą, patrzy się na ciebie, widzisz tą minę, światło, zapachy, temperatura. To było twoje doświadczenie. Jak robisz wizualizację, to wizualizuj sobie rzeczy z perspektywy twoich oczu. Czyli na przykład, powiedzmy, że chcesz sobie wizualizować to, że pewna osoba albo ludzie ogólnie traktują cię tak fajnie, że jesteś szanowanym człowiekiem. Chcesz wprowadzić do swojej podświadomości program, że jesteś tą osobą, że twoja tożsamość jest taka, że jesteś tą osobą, którą ludzie szanują i traktują tak dobrze. To wizualizuj sobie jakieś okoliczności, gdzie twoimi oczami widzisz, jak pewna osoba, różne wersje, nie różne scenariusze, wyobraź sobie, że w pracy, w sklepie, twój partner, twoja rodzina, wyobraź sobie, że te osoby, że patrzysz na nie z perspektywy twoich oczu, wyobraź sobie otoczenie mniej więcej, jak wygląda i jak, jaką minę mają, jak się patrzą na ciebie, co ci mówią, wyobraź sobie z perspektywy tak swoich oczu. W tym stanie się coraz lepszy i lepszy i lepszy. To są takie metafizyczne umiejętności, powiedzmy, nie? Taka wyobraźnia. Można ją wytrenować. Może stać się lepszy. Będzie coraz bardziej czyste, coraz bardziej jasne to. Ta wizja, nie? Z perspektywy twoich oczu. Pamiętaj, z perspektywy twoich oczu to takie prawdziwe coś. To takie, że jesteś w tym pokoju, czujesz na przykład podłogę i tak nie patrzysz się na podłogę, tylko czujesz ją w swoich nogach, nie? I tak to, co widzisz oczami, to jak ta osoba się uśmiecha, to jak się patrzy na ciebie, to jak cię traktuje, to jak mówi do ciebie. To sobie wyobrażaj. Tak jakby to... Tak jakby było prawdziwe doświadczenie. Tak jakby wyglądało prawdziwe doświadczenie. To jest jedna część wizualizacji. Ta wizja i te zmysły. Możesz dodać zmysły. Temperatura, zapachy, to co słyszysz. Ile zmysłów dodasz?
Będzie ok. Może być tylko wizja. Nie muszą być wszystkie zmysły. To jest trening. To jest jedna rzecz. I ogólnie, nawet jak nie robisz wizualizacji, żeby przyciągnąć pewne rzeczy, żeby programować swoją podświadomość, to w swoim życiu będziesz marzył. Będziesz jechał autobusem albo jechał autem i marzył o czymś. To dobrze jest marzyć prawidłowo. Wyobrażać sobie rzeczy tak, jakby naprawdę się stały, a nie jak jakiś film zniekształcony. Tak jakby naprawdę się stało z perspektywy twoich oczu i twoich zmysłów. To jest jedna część wizualizacji. Druga część wizualizacji polega na uczuciu. To też jest trochę trudne. Jak odczuwasz w swoim ciele dostatek? Dobrze jest rozpoznawać na przykład dostatek. Pewne specyficzne uczucia, rozpoznawać je. Jak zamkniesz oczy teraz i pomyśl sobie, kiedy doświadczyłem w swoim życiu dostatek? To, że miałem to, co chciałem, że dostawałem to, co chciałem, że nie było braku, że ile chciałem, mogłem mieć. Jakie jest to uczucie? Zamknij oczy i pozwól sobie poczuć to. Przypomnij sobie ten moment, gdzie doświadczyłeś dostatek. I zacznij się wczuwać w fakturę tego uczucia. Nie ma faktury tego uczucia, ale wyobraź sobie fakturę tego uczucia, jakie kolory są, jak w swoim ciele to odczuwasz ten dostatek. Chodzi o to, żebyś zaczął rozpoznawać to uczucie. Tak jak rozpoznajesz smak cytryny na przykład, nie? To jest specyficzne takie, to jest zmysł, nie? Ale możesz sobie to wyobrazić. Możesz posiedzieć i przywołać to uczucie cytryny, tej kwaśności w buzi. Tak samo tutaj. Jak doświadczyłeś w swoim życiu dostatek, to jakie było to uczucie? Zamknij oczy i pomyśl sobie, jakie jest to uczucie dostatku? I mogą ci przychodzić różne rzeczy do głowy. Na przykład takie dziwne rzeczy. Na przykład to uczucie dostatku jest tak, jakby nie było presji na moim ciele i bym był całkiem wolny i by wszystko było dostępne w zasięgu ręki, albo jakbym był większy, jakbym był taki bardzo ekspansywny, jakbym był wszędzie jednocześnie. To każdy będzie sobie to wyobrażał inaczej. Chodzi o to, żeby rzeczywiście posiedział i poeksplorował to uczucie dostatku na przykład. Albo miłości, albo tego, że ktoś cię kocha, albo szacunku. Jakiekolwiek uczucie. Posiedź z tym uczuciem przez chwilę i wyobraź sobie, jakie jest to uczucie. Wtedy, jak byłem dzieckiem, albo wtedy tego dnia czułem się kochany. Wchodzisz w to uczucie, byłem kochany. Zamykasz oczy i nie próbujesz porównywać to do czegoś, po prostu siedzisz w tym i czujesz to i pozwalasz, nie próbujesz, tylko pozwalasz, żeby przyszły jakieś wizje związane z tym. Może będziesz siedział z zamkniętymi oczami i będziesz wczuwał się w to uczucie, że byłeś kochany i będzie ci przychodziło do głowy jakiś kolor, który cię otula, który ma pewien specyficzny wzór, albo to, że czujesz jakieś swędzenie w swoim ciele, takie przyjemne, ciepłe. Ważne jest to, żebyś zaczął rozpoznawać tą fakturę, to, z czego się składa to uczucie, to, jak wygląda. Jaką lekkość czujesz, jak wibruje twoje ciało, jak czujesz to uczucie. Żebyś zaczął to rozpoznawać. Żebyś mówił, a to jest to uczucie miłości. I żeby przychodziły ci później wszystkie te kolory właśnie, to uczucie, że to swędzenie, żebyś mógł ściągać to uczucie, rozpoznawać i czuć to wtedy, kiedy chcesz. Staniesz się w tym lepszy z czasem. Jak będzie coraz bardziej rozpoznawane przez ciebie to uczucie, to będziesz wiedział, że a to uczucie miłości jest takie. I będziesz tak w krótkim czasie wszystkie te kolory, te uczucia będą w krótkim czasie wszystko będzie razem tak, od razu. Będziesz ściągał to i czuł to od razu. Staniesz się lepszy w tym. Teraz, jak potrafisz osiągnąć uczucie dostatku na przykład, czuć to i potrafisz wizualizować sobie, mieć pewną specyficzną wizję z perspektywy twoich oczu, to później robisz to. Zamykasz oczy i na tle tego uczucia, które wywołujesz w sobie, bo wiesz, jakie jest to uczucie, na przykład uczucie dostatku, to jest to. Wchodzisz w to uczucie i czując to uczucie,
wyobrażasz sobie tą wizję, że jesteś w tym miejscu, widzisz tych ludzi, ci ludzie traktują cię w pewien sposób, mówią ci pewne rzeczy, robią pewne rzeczy, jesteś w tym miejscu, doświadczasz pewną rzecz swoimi oczami na tle tego uczucia. Żeby zrobić taką wizualizację, to będziesz musiał najpierw wytrenować się w wizjach, żeby mieć dobre, czyste wizje i będziesz musiał być wytrenowany w odczuwaniu dostatku na przykład. Będziesz musiał rozpoznawać to uczucie dostatku. Łączysz te dwie rzeczy ze sobą po prostu. To będzie wymagało wysiłku. To będzie to samo uczucie, tak jak uczyłeś się na pianinie. Będziesz musiał czuć to uczucie i na tle tego uczucia wyobrażać sobie tą wizję tych ludzi swoimi oczami, tak jak pachnie to miejsce, tak jak wygląda to miejsce, na tle tego uczucia cały czas otrzymujesz to uczucie. To będzie tak jak ta gra na pianinie. Będziesz musiał się skupić. To będzie to samo uczucie znowu. Nie uciekniesz od tego. Nawet jak chcesz wizualizacjami programować swoją podświadomość, to też będzie to uczucie, że musisz się skupić, utrzymać ten stan na przykład dostatku, to uczucie dostatku i na tle tego uczucia jeszcze mieć tą wizję. Im dłużej utrzymasz to, tym bardziej wchodzi do podświadomości. Jak posiedzisz 2 minuty i poczujesz to uczucie dostatku i że jesteś w tym miejscu i ludzie cię traktują w pewien sposób, mówią do ciebie w pewien sposób, to dla twojej podświadomości było doświadczenie, było czymś, co się stało. Bo to się stało. Te uczucia są. Twoje ciało to czuje. Wizja jest. Struktury takie wizualne są. Może nie są twoimi oczami, ale w twoim umyśle są. Więc wszystko jest. To poszło do podświadomości. Twoja podświadomość mówi, okej, jesteśmy osobą, która doświadcza takie rzeczy. Okej. Będziesz musiał to powtarzać. I powtarzać. Jak staniesz się dobry w wizualizacjach, to nie będzie to tak, że teraz będę wizualizował. Chociaż to też jest dobre, ale w momentach, gdzie będziesz marzył o czymś, marzysz o pewnej osobie, marzysz o tym, żeby osiągnąć coś, marzysz, żeby mieć coś, to jak będziesz marzył, to będziesz to robił w ten taki dobry sposób, że będziesz wchodził w te uczucia, które chcesz poczuć i będziesz miał tą wizję z perspektywy twoich oczu. Jak będziesz siedział kiedyś i będziesz patrzył na niebo i będziesz myślał sobie, ale fajnie by było mieć to, to przez to, że będziesz wytrenowany, to będzie ta wizja od razu w twojej głowie taka dobra, taka, że z perspektywy oczu będziesz marzył, że jesteś w tym miejscu i dzieje się to i patrzysz się na to i jest pewien zapach i pewna temperatura i czujesz się w pewien specyficzny sposób, czujesz się zakochany w życiu na przykład, bo znasz to uczucie. Będziesz marzył bardziej jakościowo, jak nauczysz się tej techniki wizualizacji. Więc wizja i uczucie. Łączysz te dwie rzeczy ze sobą i musisz się skupić, żeby utrzymać to przez minutę, 2 minuty, ile możesz. Teraz przenieśmy to na następny poziom. Najgłębsza warstwa twojej podświadomości to są wszystkie te rzeczy związane z bezpieczeństwem i przetrwaniem. Twoja podświadomość stawia na najwyższym priorytecie twoje bezpieczeństwo i zajmuje się rzeczami związanymi z bezpieczeństwem. To jest najgłębsza warstwa twojej podświadomości. Tam, gdzie znajdują się twoje traumy, tam, gdzie znajdują się te mocne rzeczy związane z przetrwaniem. A związane z przetrwaniem jest bliskość, miłość, to, że jesteś kochany, to, że jesteś przyjęty do grupy. To jest związane z przetrwaniem. Kontakt z człowiekiem, odrzucenie, to, że nie przetrwam, jak jestem odrzucony. Tam znajdują się te takie grubsze sprawy. Chcemy wsadzić wizję i uczucia i doświadczenia do tego najgłębszego miejsca w twojej podświadomości. Jak? Jak? Przekażę 3 sposoby. Jeden sposób to jest metoda Wim Hofa. Jeżeli nie wiesz, co to jest, przeczytaj sobie w internecie. Jak będziesz robił metodę Wim Hofa,
to będziesz oddychał 30 razy. Głęboko, 30 razy. I niektórzy 40 robią. I przy ostatnim wydechu siedzisz w spokoju i nie oddychasz. Zatrzymujesz powietrze przez 2 minuty, czasami 3. I zdziwisz się, że możesz wytrzymać bardzo długo. I siedzisz w takim absolutnym spokoju bez oddychania. Zatrzymujesz powietrze. Nie zatrzymujesz w sobie powietrze, wypuszczasz. Nie całkowicie, ale wypuszczasz większość i siedzisz. Nie oddychając. I przez te 2 minuty, gdzie będziesz siedział bez oddychania, wejdziesz w taki spokój. I w pewnym momencie zacznie się pojawiać taka chęć, żebyś wziął oddech. Ale będziesz mógł wytrzymać trochę dłużej, bo będziesz dotleniony bardzo. Zdziwisz się, jak długo możesz wytrzymać. 2,5 minuty spokojnie. I w trakcie tego siedzenia, bez oddychania, zaczyna się aktywować ta najbardziej pierwotna część ciebie. Wim Hof o tym mówił. Wtedy masz dostęp do tych najgłębszych warstw twojego umysłu, twojej podświadomości, do jaszczurki. Tam, gdzie trzeba oddychać, trzeba przeżyć, trzeba przetrwać. Aktywuje się to wszystko. Ale możesz siedzieć w tym. Nie musisz reagować, bo jesteś dotleniony. Możesz nie oddychać. I siedzisz w tym trochę dłużej. Będąc w tym stanie, gdzie aktywuje się ta jaszczurka, gdzie wchodzisz w taki tryb najbardziej pierwotny, w tym momencie zrób wizualizację. Tak przez chwilę, tak przez 15 sekund. 20 sekund, ile możesz. Zrób sobie w tym momencie tą fajną, pozytywną wizualizację, gdzie jest ta wizja i jest to uczucie. Czuj się świetnie, czuj się zakochany, czuj dostatek i miej tą wizję w swojej głowie, odgrywaj tą wizję, że jesteś w tym miejscu i ludzie się patrzą tak na ciebie i robią te rzeczy i doświadczasz to, doświadczasz tamto. Wizualizuj sobie te fajne rzeczy, czuj te fajne uczucia, będąc w tym stanie jaszczurki. Tym takim pierwotnym. To jest jeden sposób. Drugi sposób. Wchodzisz pod zimny prysznic. Jak wchodzisz i odkręcisz zimną wodę, poleje się na ciebie, to poczujesz ten szok, nie? Wtedy włącza się jaszczurka. Włącza się jaszczurka. Wtedy jest ten tryb, nie? Aktywuje się i wchodzi w ciebie ta jaszczurka, tak że jesteś trochę taki off, taki nie całkiem na miejscu. Aktywuje się to przetrwanie, nie? Jak jesteś oswojony z zimnym prysznicem, to jesteś bardziej spokojny w trakcie tego momentu, gdzie leje się ta zimna woda na ciebie. Aktywuje się ta jaszczurka, ale jesteś bardziej spokojny. Więc jak wchodzisz pod zimny prysznic i zaczyna się lać na ciebie ta woda, jesteś... To w tym momencie wizualizuj sobie, w tym momencie, w tej najgłębszej warstwie, w której się znajdujesz w swoim umyśle, w tym momencie doświadczaj tą wizualizację. Doświadczaj to coś przyjemnego. Tą fajną wizję, ten dostatek, będąc w tym stanie tej jaszczurki, gdzie leje się ta zimna woda. To jest drugi sposób. Trzeci sposób. W trakcie orgazmu. W trakcie orgazmu albo trochę po orgazmie wejdź w tą wizualizację. W tą rzecz, którą chcesz doświadczać więcej w swoim życiu. Wejdź w tą wizualizację. Poczuj te uczucia na tle tych uczuć. To może być dostatek. Powiedzmy dostatek, nie? W trakcie orgazmu albo trochę po orgazmie wejdź w ten stan, gdzie czujesz ten dostatek i wiesz, jakie jest to uczucie, bo już rozpoznajesz to łatwo i osiągasz to łatwiej. Na tle tego uczucia masz tą wizję, że jesteś w tym miejscu, dzieje się to. Ta wizja, którą chcesz. I w trakcie orgazmu tak jakby odgrywaj tą wizualizację. Będzie to wymagało trochę skupienia. Nie trochę, bardzo. Będzie to wymagało trochę skupienia. W najgłębszych warstwach twojej podświadomości zainstalują się pewne doświadczenia, pewne programy, że jesteś tą osobą, która doświadcza takie rzeczy. Ta jaszczurka wie, że fundamentem naszej tożsamości, to co jest najgłębiej, jest to, że jesteśmy tą osobą, która doświadcza dostatek na przykład, albo szacunek. To są 3 sposoby. Możesz eksplorować to. Możesz znajdować inne sposoby, gdzie aktywuje się twoja jaszczurka. Bezpieczne, nie? Gdzie aktywuje się twoja jaszczurka i w momencie, gdzie jesteś w tym stanie, gdzie te pierwotne stany cię
opętują w pewnym sensie, ale jesteś w miarę spokojny i pod kontrolą do pewnego stopnia, to w takich momentach wprowadzasz te wizualizacje. To wsadza jeszcze głębiej w podświadomość te programy, które chcesz. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje ciekawa tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.